Egmont Polska jest wydawnictwem duńskim. W Polsce ma swój oddział, który zajmuje się wydawaniem przede wszystkim czasopism dla dzieci i młodzieży, jak również wydawaniem książek dla dzieci i młodzieży, jak też również i zaczynamy dla dorosłych wydawać. Oraz wydajemy również albumy komiksowe zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Są to wydawnictwa bardzo bogate, często droższe na rynku. Oraz wydajemy również gry planszowe, rodzinne gry planszowe, a także w dużej mierze dla dzieciaków rodzin, ale są też gry takie dla starszych. W tym roku na targi przywieźliśmy sporo nowości. Wśród nich jest m.in. hit dla młodych chłopców i dzieci, książka Messi, czyli biografia, no, powiedzmy sobie szczerze, jednego z najbardziej znanych piłkarzy na świecie. I jest to o tyle jakby nowum na rynku, że to jest biografia dla dzieci i młodzieży. Czyli taka swego rodzaju książka, która jest napisana przystępnym językiem dla dzieciaków i młodzieży. I to się podoba dzieciakom, bo oprócz tego, że tutaj są informacje, anegdoty, mnóstwo zdjęć dla dzieci o znanym piłkarzu, to również to jest ta książka, która tak trochę na wskroś pokazuje, z jakiego kraju ten człowiek pochodzi. Są ciekawostki edukacyjne, geograficzne, to jest też mi tam, gdzie się urodził, tak? Czyli Argentyna, różne elementy, które są z nim związane. Książkę Messi, ale nie tylko, czyli wszystkie nasze gry planszowe i ich komiksy, można kupić w dużych sieciowych księgarniach, jak również oczywiście w normalnych pojedynczych księgarniach na terenie całej Polski, a także oczywiście sklepy internetowe. No, naszą siłą jest to, że jesteśmy elementem światowego koncernu, więc łatwiej jest nam pewne tytuły wprowadzać na rynek, bo jakby no są to przede wszystkim mnogość tytułów, tak? Jesteśmy też firmą, która opiekuje się licencjami światowymi, tak? Czyli wydajemy książki znanych licencjodawców, jak na przykład Disney, Mattel, Hasbro, i to są jakby no pozycje, które też przyciągają klientów, bo są znane, tak? To są często licencje znane z telewizji dzieciom, czyli wszelakiego rodzaju seriale, ale również znane licencje z rynku zabawkarskiego. Egmont jest firmą, która posiada tak naprawdę no wszystkie źródła informacji, czyli można informacje znaleźć na temat firmy na stronie www.egmont.pl. Mamy również inne dedykowane strony, m.in. grom planszowym, to jest Kraina Planszówek, komiksowi, to jest klub, to jest światkomiksów.pl. Mamy też również dedykowane różne strony na Facebooku oraz oczywiście no tak naprawdę no wszelkie materiały promocyjne, tak, księgarnie.